Witajcie. Znajdujemy się przed sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, które, jak wiecie, od zeszłego roku jest moim miejscem pracy. Na wstępie chciałbym podziękować za okrągłe 1000 subskrypcji mojego kanału. Dziękuję za wszystkie oceny, komentarze i udostępnienia. Każdy z nich motywuje do dalszej pracy oraz nagrywania kolejnych filmów. Stąd też nowa inicjatywa, która znajdzie się na tym kanale, a o niej już za chwilę. Wejdźmy do środka. Ostatnio zostałem poproszony przez jednego z organistów amatorów o pomoc w akompaniamencie liturgicznym, przez co przyszedł mi do głowy pomysł realizacji cyklu 10 odcinków dotyczących naszej pracy, poprawnej pracy. Każdy odcinek tworzony będzie w oparciu o przepisy liturgiczne, zasady muzyczne, a także konsultowany z gronem kilku osób, organistów, muzyków, kompozytorów, księży i liturgistów, aby jeszcze lepiej móc przedstawić Wam dane zagadnienie. Nie spotkałem się do tej pory w internecie z filmami o tej treści, a chciałbym, aby były one streszczeniem tego, czego uczą w szkołach kształcących przyszłych muzyków kościelnych. Co tydzień więc o tej samej porze będą pojawiały się nowe filmy edukacyjne dotyczące naszego zawodu. W sieci można znaleźć wiele nagrań z polskich kościołów. Część z nich prezentuje wysoki poziom wykonawczy wśród organistów, co bardzo cieszy. Niestety jednak na większości z nich widać i słychać problem prowadzenia śpiewu wśród organistów. Chciałbym, aby ta seria była dla niektórych nauką, a dla niektórych przypomnieniem, na czym polega nasza praca i jak ją poprawnie wykonywać. Wiadomo, że nie zastąpi ona wielu lat nauki w szkole muzycznej, ale poruszy zagadnienia, z którymi według mojej oceny są problemy wśród animatorów muzycznych. Zapraszam zatem już za tydzień o tej samej porze na pierwszy odcinek, który poświęcony będzie odpowiedniemu doborowi pieśni do mszy i nabożeństw. Do zobaczenia!